Didi, no, to szczęście związane z twoją osobą w Krakowi skończyło się niestety dzisiaj, 23 sierpnia, porażka z Podbeskidziem, no i chyba zasłużona, bo goście byli, tak mi się wydaje, przynajmniej zespołem lepszym. Dokładnie, myślę, że mieliśmy pierwsza połowa bardzo słaba, druga połowa wróciliśmy do gry już trochę lepiej, wsialiliśmy bramkę i myślę, że później na chyba emocje wszystko to atakowaliśmy i na jedna kontra Podbeskidzie się tam na 3-1 i to kiedy było ciężko dla nas. Moment kluczowy to chyba właśnie zaraz po zdobyciu bramki kontaktowej, którą tobie się udało strzelić, czyli ten fakt, że nie poszliście za ciosem, bo sytuacje były, to nawet raz piłka została wybita z linii bramkowej. Pewnie gdyby wtedy ten gol padł, to być może byśmy się cieszyli z 3 punktów. Oczywiście, że po bramce mieliśmy jeszcze tam 2 albo 3 sytuacje niewykonane. Oni byli tam na jedna kontra, jak on był na drugiej połowie, czekał na nas i gra tylko na kontra. Tak wiesz, niestety. Ale teraz myśli następny mecz z Lech i idziemy tam po punkt. Powiedz jeszcze, na czym polegał błąd w tym dzisiejszym spotkaniu? Gdzie leżą przyczyny porażki tak na gorąco? No, trochę brak koncentracji tam. Cała drużyna, nie jeden, dwóch zawodników. Cała drużyna. Musimy trochę jeszcze więcej koncentrować na następny mecz, że poprawimy błąd, który był na meczu dzisiejszym. I na koniec dzisiaj zdobyta przez ciebie bramka pierwsza w barwach Krakowi, ale pewnie no nie masz czego się cieszyć. No oczywiście, że nie. Wolałbyś tam remis albo zwycięstwo i bez bramki. Ale niestety taki wiesz, pracować teraz, następny mecz, że próbować się następne bramki pomagać Krakowi jeszcze więcej.